With our backs to the wall, darkness will fall. We never cross now, we could lose it all. Ready, aim, fire, ready, aim, fire. An empire's falling just one day. You close your eyes in the Witam kochani ponownie w zwariowanym świecie Chloe Price i Life is Strange Before the Storm. Patrząc na ekran startowy i po tej ostatniej scenie z pierwszego epizodu, to bardziej pasowałby teraz tytuł After the Storm. Wygląda to strasznie, przerażająco. Ogień w połączeniu z tym krzykiem Rachel zatrząsł normalnie w posadach całym Arcadia Bay. Szczerze, to ja nie wiem, czy dziewczyny będą miały do czego wracać. Pewnie wszystko i tak poszło z dymem, łącznie z wąsem Davida. Oby nie, szkoda by było takiego szlacheckiego wąsa. David bez wąsa to jak, kurczę, Joyce bez kucyka, także nope, nope, nie pasowałoby. Żarty na bok, przejdźmy sobie od razu do rozgrywki. A, jeszcze tak słowem podsumowania, to jak na pewno pamiętacie, Rachel nakryła w obecności Chloe swojego tatę, który jak wszystko na to wskazuje, ma romans z jakąś typiarą, która mi przynajmniej wyglądała na rówieśnicę Rachel albo Chloe, także wywołanie pożaru, kradzież butelki wina, czy też same wagary, to nie jedyne problemy, których konsekwencje pewnie bardzo szybko poznamy. Zaswojczenie lasu dziewczyny, podejrzewam, skończą w poprawczaku. Mam nadzieję, że nie. Ale okej, już bez bajdurzenia i bez przeciągania, przejdźmy sobie od razu do odcinka drugiego, zatytułowanego Nowy Wspaniały Świat. Zobaczymy, jaki on będzie wspaniały. Jej, nie mogę się doczekać. Będzie super. Come on, ekranie wczytywania, bo już się nie mogę doczekać. Wszyscy nie możemy się doczekać. Previously on Life is Strange. O, małe podsumowanie całego epizodu, super. I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. I'm gonna teach this little punk some manners. Hey, dickhead! Get the fuck out of here! Between your grades and your disregard for my rules, I see you slipping. I'm worried. We don't have to like each other, but you will respect me. Hello, Black Hal. Chloe, do something! Hey, do you know if Rachel is a gamer? How would you like to join me on a little field trip? Don't be surprised, Chloe, if one day I'm just out of here. Let me know if you need an accomplice. Damn, they are really going at it. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? That was my dad. And that woman was definitely not my mom. Super, to tak na wypadek, gdyby ktoś miał krótką pamięć jak Dory. Podsumowanie. O nie! Chyba trafimy na dywanik dyrektora Wellsa. Boska. Już nie wiem, kto gorszy, prokurator czy Dyro? Chyba wolałabym prokuratora. A to kto? Chyba Rachel. Jej bransoletka. Aha, jej rodzica. Miss Price, how good of you to join us. No, jakie wejście. I'm so sorry we're late. My shift ran late at the diner and then... Takie, what's up, sisters? Sorry. Chloe Price in the house. Jaki luzak. Hello. O, biedna mama Rachel. Let us proceed. One of you here is new to the Blackwell disciplinary process. Mm-hmm. And the other is all too familiar with it. Hello. Blackwell's code of conduct is built upon a foundation of mutual respect meant to foster an environment conducive to education and enrichment. Boss. When that respect is violated... Reality check time. Yesterday did actually happen. I ditched school with Rachel Amber, and then Rachel really did start that fire. Mm-hmm. And that was after we actually agreed to run away from here. Right? Right. Are you paying attention to me, Chloe? Nope. What? Oh God, Miss Price, the last time we met, an agreement was brokered. Do you recall what that was? Sure, jasne. Nie nawal ponownie? Chyba o to chodziło? Don't get in trouble again.
Trouble is merely the byproduct, Miss Price. What's at issue is your attitude. We agreed that you would rededicate yourself to becoming an exemplary Blackwell citizen. Bez przesady. We did. Rozmawiasz z Chloe. In the event that you were unable or unwilling to do so, we also agreed that it would become pertinent to reassess your future status at the academy. Despite all this, you engaged in the following actions yesterday. Insubordinate language. What? Attempting to sabotage the academic goals of one of our top students. Yep. Victoria Chase. Ah, Victoria. To za tę podpowiedź pracy domowej. Okej. Okay. Oszukiwała? To jakieś jaja. Oszukiwała. Academic goals like doing her own homework? No. Because I thought Blackwell had a zero tolerance policy on plagiarism. Excellent suggestion. Stricter punishment for students who violate Blackwell's code of conduct is next on our agenda. Żeby ją zawiesili, please. Now hold on. Why is Chloe being punished for someone else's plagiarism? Powiedz mu, Joyce. The infraction involved both students. Victoria yes. will be reprimanded as well. Yes. Yeah, I Bomba. Bet. For her plagiarism, Miss Chase might have been Mogła? Suspended. Czy nie zostanie zawieszona? Might have. If Mr. Prescott, Nathan Prescott, hadn't Nathan. Spoken to me on Victoria's behalf, and we have witnesses saying Miss Price was also Co? Involved in a bullying ja incident of the same Mr. Prescott. What the hell? Ja mu pomogłam! The hell I was? I no. stood up for that little weirdo. I suppose that's one interpretation of events. Co? Say what you will about my daughter, but she is not a bully. No. Joyce, mogłaś chociaż Maybe you should be talking ściągnąć? To Drew instead of me. You know, the guy who actually did what you're accusing me of. Mr. North's situation requires sensitivity. It will be handled separately. Uh-huh. And Chloe's situation is less sensitive? I do not discuss other students' situations. We are here to discuss your daughter Oops. And her actions. Convenient. Yeah. Uspokój mamę, uspokój Wellsa. Nie no, bardziej mi zależy na Joyce. Mom, you know this is all bullshit, no. right? I'm beginning to suspect that myself. Jest po naszej stronie. I am sorry you feel that way, but your daughter's misbehavior is real and serious. No. And yet, okay. even with your prodigious disciplinary record, Miss Price, we needn't discuss any of it. O nie, zawieszą ją. We needn't? No. Because you severed your relationship with Blackwell the minute you left school grounds without permission. Oops. A żeby było zabawniej, to Rachel What była prowodyrem wszystkiego. It means... Od wagarów po podpalenia. You forced my hand. This is a consequence of your actions, o nie. Chloe. O nie. I have no choice but to... I made her do it. What? 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 Yesterday was all me. My idea. I was having a bad day. I needed to blow off some steam, and I took it too far. Chloe tried to talk me out of it. I've been down that road, she told me. You're better than this. But I wouldn't listen. See, Chloe was afraid I'd get in trouble or hurt, Ooh. So she came with me. But only to keep me safe. Chloe. I'm just sorry you got caught up in it, Chloe. That you allowed me to drag you down to my level. Can you forgive me? Chcę przejąć na siebie całą winę, ja pindola, ale z niej dobra aktorka. Kurczę, nie wiem. Może przyjmijmy yeah, jej wersję sure. zdarzeń? We're cool. Thank you. I'll make it up to you. Nie wierzę. I promise. Ona jest the best. Chloe, is this true? It's true. No. Totally not true. She really is no, an amazing actress. Powiedziałam. Miss Price? Nie no, poprę ją. Nie chcę wpaść w jeszcze yes. większe problemy. It was her idea, but it's not like she kidnapped me. We were in it together. Sama też nie może ponieść winy. Miss Amber, based on what you've just told me, I have grounds to punish you. Are you sure what you've told me is the truth? Yes. Oh, yeah. This can't be the full story, Rachel. Ty kurde, lepiej zamknij twarz zdradziecka parówu zwana ojcem. Just to be clear, Miss Amber, you're sure Chloe Price didn't coerce you or... Coerce her? I'm just trying to get to the bottom of why someone like Rachel... Oh, I think we're clear, Principal Wells. Someone like Rachel, but not my daughter. B
Bierz go, Joyce! Excuse me? Joyce rządzi. Do you have a list of students you assume the worst about? Podjudzę ją? Nie, będę się po prostu przyglądać. You have no right to treat Chloe this way. This is because she's on financial aid, isn't it? Let's all just calm down. After everything she's been through in the last 2 years, you should be ashamed of yourself. Wow. Miss Price. Mrs. Price. Mrs. Price, I appreciate your position, but I assure you, it is only your daughter's past behavior that has led us here today. Yeah, oczywiście. I understand, Mr. Wells. There is no doubt that Chloe's behavior must improve. But given what we've just learned about the negative influence she was under, I hope you will allow her just one more chance. Oh, biedna Joyce, tak mi jest, ale... Miss Amber, I am as surprised as I am disappointed in you. I understand. This being your first infraction in no way reduces its severity. Still, we will not be suspending you at this time. Yes, Boże! But you have squandered our trust. You will no longer be my administrative assistant first period. And you will no longer be involved in Blackwell's performance of The Tempest. No! Tylko nie to! No. Nie, ona nie może stracić tej roli. Ona się urodziłaby, by zagrać główną rolę. Ale przedstawienie jest dzisiaj. But the performance is tonight. For someone so aware of our school calendar, Miss Price, I would expect fewer absences on your record. Ray, she loves that show. Since this is her first infraction, Mr. don't you Amber, think, I don't tell you how to run the district attorney's office. Whoa. Please don't tell me how to run my school. No proszę, jak się stawia. There's a reason we have understudies for all circumstances, accidental and deliberate. I'm sure your understudy... Victoria Chase. Co? Nie, tylko nie ona. How fitting. Oczywiście ze wszystkich yes, uczniów ta flądra. I'm sure Victoria Chase will do fine. Mm-hmm. That is what such... What was that, Miss Price? Chloe is upset for her friend, but we are both grateful that she is not going to be unduly blamed for what happened. Przygotujemy zgniłe pomidory. There is Rzucamy plenty of blame Victoria. To go around. Chloe's future at Blackwell will be discussed next. Unless you had something to add first, Miss Price. Decyzja? Oh my god. Obwin Rachel, weź winę na siebie. Ale czy to coś zmieni? I tak zostaniemy ukarane bez względu na to, co powiem w tym momencie. Ale w sumie możemy spróbować, bo mam wyrzut sumienia, że pozbawiłam Rachel występu i głównej roli. Więc chyba wezmę całą winę na siebie. No way is Rachel missing the play for me. But thanks to Siedzimy her acting skills, I'll have to go down in flames if I want to fix this. Czas na pyskówę! Bring it on! Jestem wkurzona, bo lecą pióra! Get your head out of your ass, Wells. Chloe! You seriously think yesterday was a little Miss Sunshine's idea? Miss Amber has accepted her responsibility. Aha. A ty, kurde, pogódź się z prawdą! Don't you have the slightest idea how this works? You don't wake up one morning and decide to be an outlaw. You need priors. Aww. You need training. Rachel confessed. Are you calling her a liar? Tu mnie chce z tej mańki wziąć. Przyznaję, że potrafi udawać. Dobra z niej aktorka jest, więc... I confess to thinking she can act like a motherfucker. You just bought her crap. Hook, line and sinker. Rachel. You don't have to do this. It's okay. What? Really. Ej, ona chce to obrócić, tak? O, na pewno nie. Nie mów mi, co mam robić. No. Don't tell me what to do. I'm not one of your sycophants. I'm a lone wolf. And you're a little Red Riding Hood. Welcome to grandmother's house, bitch. A bitch. Chloe, this can't be you. Apologize this instant. Wow. Uwielbiam fakt, że ma zlewkę na to, że obok stoją rodzice i dyro. Chloe też, kurczę, zasługuje na Oscara za grę aktorską. Nie wiem, co wybrać. Strzelam. Fine. Mr. Wells, I'm sorry for exposing the yes. flaws in your campus security. This must be very embarrassing for you. Please, zachowa rolę. Please, please. I've heard enough. Rachel, you were clearly trying to cover for your classmate. I appreciate the motive, but I appreciate honesty more. Is that understood? Yes.
Sir. Może grać? You will not be removed yes! from the play. Woohoo! Udało się. Was that so hard? Thank you. And Miss Price, I came into today's meeting planning to suspend you for the rest of the school year, with a chance for reinstatement in the fall. And now? You are expelled. No, to było do przewidzenia. Ci, którzy pamiętają pierwszą część, to wiedzą, że no. Tak się stało. I will have Skip Matthews escort you to clean out your locker. I'm sorry, you Joyce. You may wait outside my office until he arrives. I'm so sorry, ale musiałam przejąć winę na siebie. No, nie było that innej opcji. Is all. Good day, Mrs. Price. Hello, Mr. to and jest Mrs. moja Amber. Dziewczyna. No prawie. No po tym, co zrobiłam, to nie oprze się takiej aktorce i grze aktorskiej. No to się porobiło. Ale musiałam to zrobić, no. Nie było innej opcji, przynajmniej dla mnie. I'm sorry. Nothing to be sorry about. Meet me at the junkyard later? You bet. Randka na wysypisku, jak romantycznie. Tylko przed przyjściem zaszczepcie się przeciw Tężcowi. I'm Joyce. Mrs. Price. I'm Rose. This is James. I'm sorry we had to meet like this. Uh-huh. No, I'm sorry. I'm sure for you this is an unusual circumstance. Dla nich to szok. Pierwszy raz córeczka się postawiła. We really should be going. I ma kłopoty. Nice to meet you. Szybko prysnęli za niskie progi dla tatusia prokuratora. Mom, I'll see you in the parking lot. Ouch. Joyce, przepraszam. Hey, Chloe. Oh, hey, Skip. I'm supposed to walk you out. Just you and me. Hey, Skip. Fuck 'em. Bunch of fascists. To jest, bando faszystów. Spalmy całą szkołę w proteście. Just wanted to say, it sucks what is happening to you. Thanks, Skip. You're gonna be missed. Będę za tobą tęsknić. I don't really care about any of this shit. Except my secret stash. Might as well grab my emergency joint while I'm here. Co ona gdzieś tutaj skręta schowała? Wow, fajna ta jej Dad szafka. Dad got Bongo from the rescue shelter. Bongo! Then he got run over by a car. Oh, God. Moral of the story, no one's ever really rescued. Biedny Bongo, zabieram cię ze sobą, mój Bongusio. O, biedny koteł. Biedny kotełek. W sumie to fajnie by było. I had big plans for adding to this collage. Oh well. Super. Super by było, gdyby właśnie można było przejść się do toalety, do tej sławnej Love how toalety. Every time someone tells me how much potential I have, it's right before saying how I'm wasting it all. Aha. Kartkówka z chemii. Jedynka. Chloe, musisz się bardziej przyłożyć, albo nie zaliczysz moich zajęć. Twoje ostatnie wyniki są niewspółmierne do potencjału, który w tobie widzę. Wiem, że stać cię na więcej. Okej. Bomba. To chyba ten z zajęć u pani Grant. Fajna babeczka. Przynajmniej wierzy w Chloe, pomimo tego, że ma same lufy. Nie spisała jej jeszcze na straty. No bosko. You've served me well. Ja chcę wejść do tej słynnej toalety, no. Wonder who will grace this space after me. Aha. Zostawimy swoje nazwisko. Z tego, że nie skończymy tej szkoły. Chloe Price, 2010. Almost, no prawie. Prawie zdałaś. Expelled. It's starting to feel real. No. Oleć wykształcenie i tak skończymy jak Frank w przyczepie. Chemia. Też nie lubiłam chemii. I matmy. Najlepiej wszystko do śmietnika. Kto by tam potrzebował edukacja i wykształcenia? Czy ja mogę jeszcze coś... tutaj jest szafka obok. Having Justin as my locker neighbor was... Justin. One of the few not shitty things about this place. If Chloe leaves Blackwell at 11 a.m., going 100 miles per hour, how long will it take her to get as far away as fucking possible? To jest dobra, dobra.
Tak, środa śmietnika. Skipek stoi. I should write a poem to mark the occasion. Angielski! Something with... imagery. Co to za plakat, jakiś lasek? Jasza Szlasuma, czy coś takiego? Tatu? Absolutely. Positively the best concert of 2008. Too bad it's time to go. O, metal. O, super. Nie wiem, po co to klikałam. Wiele do tłumaczenia nie było. Wszystko wywala. O, co to? Mogę odzyskać. Czy to jest ten jej skręt, którego ona chciała wydobyć? Ale go ukryła. Skip, i tak pewnie by się nie wkurzył. What the hell? Co? Co to jest jakaś... Damn it, Justin. O ja, Justin. Chloe, hejka, musiałam pożyczyć twój towar. Nagła sprawa, kumasz? Obiecuję oddać za tydzień, Justin. Jaki złodziej! Jaki złodziej! Ale nie zobaczymy się za tydzień! Wywalili mnie, no. Fuck every inch of this place. I wish I could tag it from floor to ceiling. But with Skip watching me... Skip jest spoko. Wow. Tak by ci pozwolił. Bathroom. Tak! Then I'm out. Cool? Okay. But try to make it fast, will you? Od początku tej gry chciałam wejść normalnie do toalety. Do tej toalety, od której wszystko się zaczęło. Yeah. Aha, będzie wszystko tagować. Zostawi swój ślad. Chloe. Najlepiej na Wellsa. Ona chce całą łazienkę otagować? Czy to jest Max? To jest chyba Max. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jaki fakolec, nie wierzę. I jakim cudem ona potrafi stworzyć takie dzieła zwykłym markerem? To jest niemożliwe. Jeszcze jej się nie wypisał po tym wielkim fakolcu? Jeez, ale ona idzie na całość. Wszystko zamarza. I'm leaving, Rachel. No, już nie wrócę. Zaraz ktoś nas nakryje. I tak oto zaczynamy drugi odcinek. O, tutaj jest czysto cała scena. Chloe. Jaki badass. Ale fajnie jej wyszła ta Max. Co? This is an asshole. To jest dupek. Narysowała głowę Wellsa. Bosko. O nie, Victoria! Aha. Jako pierwsza wejdzie i wydrze japę. Za 3, 2, 1. O, nie wydarła się. Już myślałam. Myślałam, że będzie kablem. Masz szczęście! Złamałabym jej kark. Gdyby tylko wiedziała, że była o włos od zagrania w przedstawieniu, szlak by ją trafił. Dobrze, i tak. O nie, tam jest David. Tylko jego brakowało. Nic, będzie daru japa. Jaka głowa. Dzięki, Skip. Byłeś spoko ziomalem. Later, Skip. Later. Skip, normalnie zasłużyłeś na haksa przyjaźni. O nie, czekają na mnie! Looks like David's here. O! SMS od Rachel! Wells szaleje. Spotkanie było zajebiście dupanie. Jesteś zajebiście dziwna. Chyba ty! Ale serio, to jest okej. Okay. Warto było dla wczoraj. Bosko, ale ja chcę najpierw zobaczyć... Okej, okay, opisy. Mamy Jamesa i Rose, rodziców Rachel. Normalnym ludziom nie wolno ufać. Spytajcie Rachel. Jej tata wygląda jak najnormalniejszy gość pod słońcem, a okazuje się, że jest zdradziecki. Ale kto wie, może i to jest normalne. Wygląda na to, że rodzice Rachel mieli z nią wcześniej dobre stosunki. Ale potem coś się popsuło. James zaczął pracę jako nowy prokurator okręgowy w Arcadia Bay, więc rodzina Rachel musiała się tu przenieść z hrabstwa Orange.
mimo zawodu, jaki wykonuje, nie zachowuje się jak spięty stróż prawa, czego nie można powiedzieć o niektórych ojcach. Matka Rachel Rose zdaje się być porządną kobietą. Kocha Rachel i Jamesa ponad życia. Biedna kobieta. Wygląda na to, że Rachel kocha swoich rodziców mimo ich niedoskonałości. Może tylko to się liczy? Wolałabym mieć ojca, który zdradza matkę, niż takiego, którego odwiedzam na cmentarzu. Chloe! Moja biedna Chloe, ale super zrobiła mu głowę. Jako kupa. Another letter to Max. Kolejny wpis. I'll never send. Aha. At least Journal Max won't abandon me the way real Max did. Jeez, jak ona wolno mówi podczas tych monologów. Max, kiedy uznałeś, że masz mnie dosyć? W sensie, skąd wiedziałeś, że to już czas, żeby iść dalej? Pytam, bo uznałyśmy z Rachel, że mamy dość tej pipidówy. Koniec, kropka. Żegnaj, Arcadia Bay. Ale nie rozpłyniemy się w powietrzu jak ktoś, kogo znam. Zostawimy za sobą pieprzone skliszcza. Dla Rachel przyjęło to dość dosłowną formę, bo spaliło pieprzony las. Szaleństwo. Ale wiesz co? Ja też jestem szalona, a przy okazji wykopali mnie w końcu z Blackwell. Ale przynajmniej pomogłam Rachel zachować rolę w przedstawieniu. Chyba powinnam się bardziej przejąć wywaleniem ze szkoły. Ale tak nie jest. To po prostu kolejny zjebany rozdział mojego życia. A zatem... palimy mosty dosłownie i przenośni. Właśnie tak się schodzi ze sceny, dziewczyno. Chloe, która wychodzi z pierdolnicy. Jezu, to jej słownictwo mnie powala za każdym razem. Czy ona narysowała Max jako ducha, który pokazuje fakolcia? Przynajmniej mam nadzieję, że to jest duch, a nie coś innego. Okej, jest coś jeszcze? O, wcześniej. Wcześniej, zaraz. Max, sama nie wiem. Stawiałaś na to, że Chloe da ciała i znów nie będzie mieć żadnych przyjaciół? Oby tak. Jak udało mi się to zbierać? Najpierw przeżywam najlepszy dzień mojego życia, a po chwili pokracznie wyznaję jej swoje uczucia, jak jakiś ćwok, który zaprasza najpiękniejszą cheerleaderkę w szkole na studniówkę, a ona mnie spławia, bo jakżeby inaczej. Ale to nie wszystko, bo jak tylko Rachel odchodzi, ja znajduję samochód. Samochód mojego martwego ojca. Ta poskręcana, strzaskana, brzydka rzecz, która przypomniała mi o tym, co było kiedyś moim życiem. Więc oczywiście go rozwaliłam, a potem zemdlałam i miałam sen, w którym mój ojciec kazał mi odnaleźć Rachel w parku, a ona się zapaliła. Ale dość o mnie. Jak ci minął dzień? Chloe poskręcana, strzaskana i brzydka. Wow, ale fajnie ją narysowała. Z tą butelką, którą zajumała. No i ten nieszczęsny samochód... Ta scena była straszna. Przerażająca. I moje tagi. Okej, ale musimy zerknąć na drugi odcinek. Okej. Sporo będzie tych tagów do wykonania. No i... Wow, ile SMS-ów. Najpierw zobaczymy od Joyce. Wow, ale się napisała. Zaraz to coś się podświetla. Chloe, słyszałaś o pożarze? Odezwij się, żebym się nie martwiła. Chloe, wszystko w porządku? Chloe, proszę cię. Nic mi nie jest. Dzięki Bogu. Wróciłam do domu przed ciszą nocną. Jutro mamy spotkanie od rana. Poważnie, Chloe? Znowu? Chloe, nie możesz mi tego robić. Naprawdę się staram. O nie. I'm so sorry, Joyce. Wiem, jestem złą córką. Co robi wiadomość od dyrektora Wellsa? What? Okej, pilna. Alert pożarowy. Straż leśna Arcadia Bay w Oregonie. Pożar lasu klasy D. Niekontrolowany. Zachować ostrożność. Informacja o utrudnieniach w wiadomościach lokalnych. Super. Ale dlaczego dyrektor ma nasz numer telefonu? What? W jakiej rzeczywistości jest to normalne? Stary pedofil. Co tu się odwala? Okej. Victoria, kto mi zostawił SMS? Wszystko przeczytane. Jeszcze został się Elliot i dyrektor. Zaczniemy może od samego Elliota. Test Hiszpana, bla, 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 to już chyba czytałam. Jak znam, to będzie cud. Nie, to nie to, to nie to. No kurde, gdzie to się podświetla? O! Zaraz, zaraz. Dostałeś SMS-a od Wellsa o pożarze? Wszystko okej? Tak, a u ciebie? Też, jestem w swoim pokoju. Chcesz gdzieś wyjść po przedstawieniu? Ja mu obiecałam, że razem gdzieś pójdziemy. To znaczy, że pójdziemy na to przedstawienie, ale... Okej. I jeszcze mamy SMS-a od dyrektora do przebywających na kampusie Blackwell w pobliżu Parku Narodowego. Culmination dostrzeżono szybko rozprzestrzeniający się pożar lasu. Rozmawialiśmy ze strażą leśną Arcadia Bay, która uważa, że na chwilę obecną ewakuacja nie jest potrzebna. Bla, bla, bla. Prosimy zachować ostrożność podczas podróży i do i z kampusu. Pracownicy zostali poproszeni o zawieszenie wymogów punktualności na wszelkie wydarzenia sportowe i pozaprogramowe w ten weekend. Okej.
To chyba byłoby na tyle. Jakieś ogłoszenie leży. A przypominajka? Porozmawiaj z mamą! Wolałabym nie! Będzie straszne. Pozwolicie, że jak zwykle się tutaj troszeczkę rozejrzę, bo może będzie jakieś miejsce do odtagowania. And they all start with Miss Grant. Darwin is my homeboy! I guess I will miss one thing about this place. Oh my god. Ona jest cool, to jest najlepsza nauczycielka w całej tej zapisowej szkole. Jedyna nauczycielka, za którą będę tęsknić. Wells' car. Crushing spirits must pay pretty well. Wow, jaką on furą jeździ. Powozi mu się. Nie będę za nim tęsknić, na pewno. Wszyscy tutaj to są jacyś, nie wiem, mordercy, pedofile, wyrzutki. Taking pride in Blackwell Athletics means taking pride in yourself. Also, the trustees and their enormous bank accounts. Wielka stopa, Bigfoot. Maskotka drużyny. Chyba całej szkoły. Nieźle. Sprawdźmy to ogłoszenie. O co, come on. Max would have loved this shit. A co to? Akademia Blackwell. Przyszłość potrzebuje doskonałości. Dzięki szczodrej darowiźnie od Fundacji Prescott, Blackwell uruchomi jesienią kilka nowych kursów, mających na celu rozwinięcie talentu artystycznego uczniów. Mają jakieś koncepty wizualne, kompozycje, ceramikę, Photoshop, wstęp do tworzenia postaci, animacji, fotografia, badania niezależne. Tylko za zaproszeniem. No i specjalne podziękowania dla Caroline Prescott. Subcio. Max podejmie kurs fotografiki. O, drug free zone. Drugs are free here. Man, why didn't anyone tell me before? Tak. Mamy za free tutaj, dragi. Strefa wolna od używek znajduje się 300 metrów od strefy wolnej od używek. Fascynująca. O, kłódkę ktoś zostawił. Blackwell's criminal element strikes again. Better go before Wells pins it on me. Aha. Mogę tam zajrzeć? Chyba nie. Uuu, światło. Graffiti! I guess these stage lights are for the Tempest. Mogę zostawić swoje pierwsze graffiti. Jaj! What could the Tempest use more of? A, to na przedstawienie. Anarchia zdecydowanie. All that's left is to get arrested. Kurczę, podświetlą to. I pojawi się symbol anarchii. Jej, mój pierwszy tag! Bosko. I hear the lighting is super important for setting the tone. Byłem w szoku. Aj, Chloe musi odejść ze szkoły z wielkim przytupem. Jakieś kiepy? Boże. But whenever I needed to bum one, no one here smokes. Fuck this place. Co za dziady nie chcieli się podzielić. Co? Dziura? Maybe they'll use my scholarship money to finally fix this pothole. Co ja robię ze swoim życiem? Ja zaglądam do śmieci, dziur w asfalcie. Zabijcie mnie. I guess this fire is no joke. Still can't believe Rachel started it. Uwaga! W związku z pożarem lasu Arcadia Bay znajduje się w stanie podwyższego zagrożenia pożarowego. Pamiętaj, na alarmy reaguj bezwłocznie i bez paniki. Sprawdź wyjścia ewakuacyjne w domu i w szkole. Porozmawiaj z rodzicami lub opiekunami o protokole przeciwpożarowym. Okej, zadbaj o bezpieczeństwo naszego miasta. Się robi. Tam stoi Elliot! O nie! Eliotos. I'm so sorry! Elliot and I have gone to school together since we were in kindergarten. Until today. To dlatego on się tak do niej klei. Znają się od przedszkola. No to koleś, miałeś czas od przedszkola i nic z tego nie wyszło, to powinieneś odpuścić. Chloe zdecydowanie nie jest zainteresowana. Jest jakaś kolejna ulotka. O, plakat. No more extracurricular activities. Dołącz do klubu. No more curricular activities. God, Chloe, możesz mówić trochę szybciej? Klub Vortex, do którego należy Victoria. Zaraz do ciebie podejdę, Elliot, spoko loko. My other vehicle is drama. Tak. Genialny tekst. Podoba mi się. Czyli to samochód? Pisshead much? Skip! That has to be Skip's car. No! Na bank. On właśnie wspominał, że gra w zespole. Pisshead. Okej, okay, Elliot, porozmawiajmy. Hey, Elliot. What brings Chloe Price to school on a Saturday morning? Nothing good, I bet. No, I was expelled. Wait, really? Holy shit!
I know. I'm surprised it took this long, too. Jaka mina? Do you want a hug? What? Sorki, ale ten pociąg tu już odjechał, wiesz? Let's not make a big deal out of this. No. Sorry. Oh, sorry. Right, yeah. No. Was Rachel Amber involved? Wina. Yeah. And let me guess, did she get off scot-free? Well, yeah. But she tried to cover for me. Uh-huh. Anyway, what are you doing here? I thought I should come early to grab tickets. Uh-oh. For the Tempest? You uh-oh. Said we might see it together. No, powiedziałam może! Right. Good call. Did you get my text about hanging out afterwards? Uh-oh. Olewam imprezę, sorki, ale nie może. No w sumie to ja chcę zobaczyć, jak zagra Rachel. Tylko wiesz, sobie nie myśl, że to będzie jakaś randka czy coś. Yeah. I mean, I'm not really big on making plans. But maybe. Cool, cool. Sounds good. Boże, oni do siebie I tak nie pasują. My mom is waiting to stick her attack mustache on me. Her boyfriend. Don't worry about it. See you around, Elliot. Oni do siebie tak nie pasują, że aż zęby bolą od patrzenia. Later. Jak oni dziwnie ze sobą rozmawiają, no zero chemii. Kompletnie nic. Mega niezręcznie. Najlepiej. Friendzone. Sorry, koleżko. To nie twoja wina, wolę dziewczynę. Still have plenty of free time to take up skateboarding. A konkretnie again, wolę Rachel. If I feel like it. Trzeba było wyciągnąć tę deskę. Ja chcę deskorolkę! Mogłabym się poruszać po mieście na deskorolce. Jest tu coś jeszcze do zobaczenia, chyba nie? It's about damn time. David, shut please. Your mouth. Właśnie. Stul pysk, już idę, Jezu. That's what they do best here at Blackwell. Empty things out and toss them aside. Jezu, jak mi się nie chce z nimi rozmawiać, znowu będzie darcie japy. Znowu będą się kłócić. Boże, i ta jego fryzura na garnek. Mom is clearly fighting to hide her disappointment. Which, of course, just makes this worse. Szkoda mi, Joyce. Siła wyższa! Musiałam to zrobić dla Rachel. So sorry. Okej, porozmawiajmy. Miejmy to za sobą. O-o. Chloe, your mother and I have been talking. Aha. No, a możemy później porozmawiać, bo nie mam ochoty teraz zdawać się w kolejne kłótnie. Can we do this later? I don't think I can handle another fight right now. Dokładnie. And who do you expect to handle things for you? Your mother? Nie. I don't need a conversation. Not with Sergeant Asshat here. I just need some space. Do not use that language with your mother. Ja pierdziele, jak on mnie wpienia. To jest moja mama. If my mother has something to say, she will say it to me. She has. The problem is, nikt cię nie pytał o zdanie. Chloe, we just want to help. Okay, ale czy on mógł przestać mnie atakować? I know what you did. The money in my purse. Uh-oh. I appreciate it, Chloe. But where did it come from? Nie mogę jej powiedzieć. Nie, nie mogę powiedzieć, że ukradłam. To jest nieważne, grunt, że mogłaś spłacić długi. Does that really matter? I can't turn a blind eye. We need money, Mom. I'm providing as best I can. I appreciate what you've done. I'm just worried about you, Chloe. This is so pointless. I don't understand what we're doing here. Maybe if you try listening to me instead of fighting me about everything, you might actually learn a thing or two. Ta sama śpiewka. What? Like how to have no job or how to be a soldier? Busted. Soldiers put family and future above self and now. Getting kicked out of school? That's what losers do. Czemu mnie nazwał luzerką? Już nie żyjesz. Not a scholarship, Chloe. Do you know what that means? No wiem. What kind of opportunity you gave up? Do you want to work at the diner? Nie ma w tym nic złego, no. Ale... No ktoś potrzebował mojej pomocy, goddammit. Nie mogłam jej zostawić. Someone needed my help. Who? Your friend Rachel? No. Because I think the daughter of the DA is going to be just fine. No, ale by nie zagrała. A to jest ważne. I need your help. Me. Your mother.
We need to get our own house in order. Right now, what I need most of all is for the two of you to start getting along. Raczej niemożliwe. Chloe, I care about Joyce very much. Uh-huh. I'm willing to forgive you for the incident yesterday. A ty taki święty byłeś? If you improve your attitude going forward. Wow. Incident? Uh-oh. What incident? Chloe was incredibly out of line. She insulted me. Co za kabel? Swore at me. Dorosły facet, taka puś. But with an apology, I'm willing to start over. Okej, okay, jeżeli dzięki temu masz się zamknąć, no to okej, okay, mogę się chyba zgodzić. Chyba. Chociaż nie wiem. Ugh, trudny wybór. Sure. Reset button press. I tak uciekam z Rachel. Kici w oko. I am glad to hear it. From now on, I will be assisting your mother in a few areas. Like making sure that you are no longer abusing drugs or alcohol. Mhm. Będzie szok dla Chloe. Mom. Chloe, I'd like you to empty your pockets and place all your belongings on the trunk of the car. Teraz nagle z policjantem? What the fuck? If we are going to start over, we have to know that you are not abusing drugs. A jakie zmiany ty wprowadzisz, David? You should be eager for the chance to prove it. By polepszyć nasze relacje. I don't need more discipline from you. I need my mom. I know, Chloe. And I'm sorry, but David feels... Joyce. David. We feel this is the best way to start fresh. Let's go, Chloe. Quit stalling. Ta, jeszcze, kurde, palucha wyciągnij. Ja nie pies, biczo. Co za świnia. Zgodzić się czy odmówić? Nie no, w tym momencie to już przegiął. Zgodziłam się, żebyśmy zaczęli od nowa, a ten mi kurde rozkazy wydaje. Wal się. Co, policjant, żeby cię mnie już przeszukiwał? Nie. Sure. Here you go. Show me a warrant, asshole. You watch too much television. Your refusal to comply is as good as an admission. I admit to you being a fascist, and I don't take orders from fascists. What happened to trust being a two-way street? That was before you were expelled. Ale to jest dla mnie obcy facet, okay? Somewhere along the way, we lost our trust. This is not the way to get it back. Not at all. Okay. That's it? She's basically admitted her guilt. And you're letting her off the hook? I am not letting her off the hook. I am trying to find a way for us to move on. We need a new beginning. A new chapter. One that will involve the three of us together. What does that mean? Onya, we both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. On nie ma przecież pracy. A dodatkowe wydatki? Hello? No fucking way. Chloe, after everything that's happened, I'm at a loss. I need help. Exactly. We need a firmer hand steering this ship. Talk to me, Chloe. Tell me what you're feeling. Nie chcę, żeby się wprowadzał. Tylko ty mnie w ogóle nie słuchasz. O nie. Kurczę. Może przyznam się do błędu? I wybaczą mi? No, znaczy David na pewno, nie? Mom, I know I fucked up. I'm a fuck up. I'm sorry. Are you sorry? You don't even know what you're apologizing for. To nie tak. I've been shutting you out even though I've needed you and you need me and I know that. But this is not the answer. No. It's the only answer I have, Chloe. In a million years, I never thought you'd choose David over me. I'm sorry I took that for granted. I'm not choosing anyone over anyone else. It's about the three of us having a home together. It'll be better than you think, Chloe. Once everything's running smoothly, you'll see what a stable home can be like. Ręce to ty trzymaj przy sobie, godzino. Ale jaki jest sens w próbie pogodzenia się z Davidem?
Później i tak będzie toczyła z nim wojnę. Kiedy pojawi się już Max, no, tak jak było w pierwszej części, nie? Więc to nie ma sensu, żeby teraz próbować się z nim pogodzić, bo Chloe i tak będzie go nienawidziła. Chloe, ciekawe co zrobi? Wsiądzie? Czy nie? Nie. Hey! There is no home. Not if he's there. Oh. Moim Chloe. Zdaniem przegiął z tym przeszukiwaniem jej. Let her go. She'll come home as soon as her tantrum is over. Tantrum? Mój stan emocjonalny i uczucia to nie jest, kurde, jakaś histeria. Co dupek. Trochę źle to przetłumaczyli jako złość, a ja tu chodziło bardziej o histerię właśnie, że ma muchy w nosie i tak dalej. Co tupek. Ale mnie wkurzył. Wiem, że Chloe jej nawaliła i nie usprawiedliwia to niczego, ale mimo wszystko, no to jak do tego podszedł, to była masakra. Okej, na tym zakończymy, kochani, pierwszą część drugiego odcinka Lisa przed burzą. Na kolejną jazdę bez trzymanki w życiu Chloe zapraszam za tydzień. No chyba, że coś się wydarzy niespodziewanego, no to troszeczkę później, albo wcześniej, jeżeli mi się uda i znajdę czas. No kto wie. Dziękuję, kochani, za uwagę. Ślepu ziole i tulasy. No i do następnego razu w Arcadii Bay. Pa!